Do 10 grudnia oglądać można w gmachu Bielskiej Kurii wystawę poświęconą błogosławionej Karolinie Kuskównie. Organizatorem ekspozycji zatytułowanej Z przeszłości w przyszłość jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Na 16 planszach prezentowane są fotografie autorstwa Bogusława Świtały, przedstawiające miejsca związane z życiem i kultem 16-letniej męczennicy. Wcześniej ekspozycja gościła w wielu miejscach Polski, m.in. w gmachu Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. 18 października 2012 roku Senat Rzeczpospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie uczczenia błogosławionej Karoliny. Dokument przyjęto z okazji obchodzonej w tym roku 25. rocznicy jej beatyfikacji. Karolina Kuskówna urodziła się 2 sierpnia 1898 roku w Wałrudzie, małopolskiej wsi oddalonej o 20 km od Tarnowa. 13-osobowa rodzina błogosławionej Karoliny nie należała do zamożnych, ale cechowała ją głęboka pobożność. Wszyscy jej członkowie byli ludźmi bardzo religijnymi. Po wybuchu w 1914 roku I wojny światowej jeszcze w listopadzie tego samego roku wojska rosyjskie zajęły Wałrudę, a 18 listopada żołnierz rosyjski przemocą uprowadził Karolinę z domu. Wyrwała się oprawcy i próbowała uciec, jednak na skutek zadanych ran poniosła śmierć. W całej miejscowości i okolicach powszechnie panowało przekonanie o tym, że Karolina zmarła jako osoba święta. Pierwszym tego wyrazem był udział około 3000 osób w pogrzebie, podczas gdy cała wieś Wałruda wraz z okolicznymi miejscowościami liczyła kilkaset mieszkańców. Wkrótce rozpoczął się proces beatyfikacyjny. Dopiero po kilkudziesięciu latach, 10 czerwca 1987 roku, Jan Paweł II ogłosił Karolinę Kuskówną błogosławioną. Od 1987 roku kult błogosławionej dynamicznie się rozwijał. Karolina Kuska jest patronką Ruchu Czystych Serc, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Szkolnych Kół Caritas oraz patronką diecezji rzeszowskiej. Błogosławiona patronuje nie tylko wspólnotom młodzieżowym, ale dzięki przykładowi swojego życia również rolnikom i ludowcom.